Witam Państwa po raz kolejny w drugim odcinku. Odpowiedzi na pytania, które spłynęły do nas w trakcie webinariów bądź po webinariach, będziemy na nie odpowiadać, jak już powiedziałem, na wizji oraz pisemnie i będę chciał Państwu dzisiaj kolejne dwa, bądź może trzy przypadki, które spłynęły do nas w zapytaniach, opisać. Odwróciła się do nas pani, która cierpi na problemy trawienne. Pani ta była już intensywnie leczona. Wykryto u niej bakterię Helicobacter pylori, czyli bakterię, która bytuje bardzo często w naszym żołądku. I jest y, przyczyną stanów zapalnych y, tego narządu oraz stanów zapalnych dwunastnicy, Czasami może prowokować nawet chorobę, chorobę wrzodową. Jest też, jak to mówią gastrolodzy, czynnikiem rakotwórczym, czyli jest w grupie y, czynników rakotwórczych z grupy A, więc, więc dość istotny. Zatem jest dość bezpardonowo zwalczana przez medycynę z użyciem antybiotyków. To jest dość intensywna terapia, dwa rodzaje antybiotyków, bloker pompy protonowej i pani doświadczyła tego typu terapii, nawet tutaj opisuje, że 12 miesięcy stosowała IPP, czyli inhibitor pompy protonowej, no to na pewno bez wątpienia wpłynęło na jej, na jej stan zdrowia. I pisze, nie mogę doprowadzić trawienia do normy, cały czas czuję ciężkość po obiedzie, nawet po śniadaniu, czasami mam kiepski apetyt, mam gazy litowe. I pani zaczęła się badać, w badaniach laboratoryjnych pojawiło się podwyższony poziom bilirubiny. Bilirubina często pojawia się w przypadku żółtaczki, w przypadku jakichś zaburzeń w pracy wątroby, ale pani ma niewielkie podniesienie bilirubiny. Niewielkie podniesienie poziomu bilirubiny wcale nie świadczy o tym, że ktoś jest chory. Są pewne warianty, nazwijmy to zwojowe typu zespół Gilberta, gdzie ta osoba nie jest chora de facto, tylko ma pewien taki defekt enzymatyczny i nieco podwyższony poziom bilirubiny. Także ja bym się tutaj tą bilirubiną nie przejmował, dlatego że inne parametry wątroby, typ aspadalla, trzycinaz, aminazy, są w normie. Jeżeli takie są, to nie ma problemu. Raczej bilirubina nie stanowi, jeżeli jest tylko ona podwyższona, jakiegoś wielkiego problemu. Więc na czym się natomiast chciałbym skupić? Pani zaczęła stosować zalecane przez, przez kogoś, nie wiem, czy lekarza, czy, czy nie wiem kogo, bo tutaj nie opisuje tego pani, preparatem, Poprawiające pracę wątroby. No to jest kierunek niezły, ale jednak kierunek nie do końca właściwy. Ja bym się skupił na trawieniu. Na tym, że pani poprzez przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej spowodowała zaburzenie w florze jelitowej. Jej bakterie żyjące w jej jelitach nie są już takie, jak przed tym leczeniem. I one właśnie ten problem mogły wywołać. To, że trawienie się zepsuło. To raczej spowodowa, spowodowane tym i te objawy, które ona ma, to są zaburzenia trawienia, a nie zaburzenia pracy wątroby. I jeżeli ja miałbym się do takiego, do takiego działania terapeutycznego odnieść, do tego, to przede wszystkim stosowałbym produkty, które, które najczęściej stosują takie krople, krople ziołowe wedle recytury ojca Grzegorza Sroki, które mają, mają w swoim składzie przede wszystkim poprawiające trawienie składniki, tak jak krwawnik, Boże drzewko, niszek, ostropes plamisty, mięte, dziurawiec. Tego typu składniki są dobrym rozwiązaniem i z moich obserwacji, z moich doświadczeń wynika, że podawanie na przykład dwa razy dziennie w dwie łyżeczki takiej kropli powoduje gdzieś po miesiącu, góra pięciu tygodniach, sześciu, Normalizację pracy przewodu pokarmowego. No i zawsze się udaje, oczywiście, jak to w medycynie, ale bardzo często wystarczy te, taki, taki prosty preparat ziołowy stosować, który poprawia trawienie i one się powoli normalizuje. Ten stan to nie jest od razu poprawa. To musi troszkę potrwać. Ale też pamiętajcie Państwo o tym, żeby stosować, jeżeli ta flora jest zaburzona, jakieś substancje probiotyczne i prebiotyczne. Prebiotyki, w odróżnieniu od probiotyków, bardziej znana nazwa, to substancje, które są w stanie... Być taką karmą dla dobroczynnych bakterii. To zwykle błonnik. My stosujemy błonnik z bo owsa, błonnik z babki jajowatej oraz inulinę. To są substancje, które pobudzą do życia bakterie, które zostały zniszczone albo stłumione, ich zmniejszyła się ich ilość poprzez, poprzez stosowanie antybiotyków i właśnie tych leków z grupy IPP. Pamiętajcie też Państwo o tym, jeżeli ktoś zamierza pozbyć się Helicobacter pylori, oczywiście metoda radykalna. Eradykacja antybiotykiem, dwoma antybiotykami, tym jest dość skuteczna. Niemniej jednak pamiętajcie, że bardzo często nawracają te infekcje, więc ile razy można te antybiotyki i te leki też te brać. Ja zalecam troszkę inaczej w takiej sytuacji. Ja zalecam pacjentom stosowanie preparatów ziołowych. Naprawdę wiele, wiele naturalnych substancji ma potwierdzoną skuteczność tłumiącą rozwój tych, tych bakterii, na przykład korzeń lukrecji, lebiotka, czyli oregano, tymianek, kminek, nawet, proszę Państwa, EGCG, czyli to jest składnik liści zielonej herbaty, nawet on ma działanie, które jest działaniem przeciwbakteryjnym wobec helicobacter pylori. Pamiętajcie Państwo też, że produkty spożywczy, tak jak czosnek, ma również działanie e, trujące na, w na, helicobacter pylori. Ja stosuję bardzo często propolis. Propolis połączony z e, pyłkiem szczelim, bo propolis jest jednym z najsilniejszych środków przeciwbakteryjnych. Tak więc, jeżeli macie Państwo problem z tą helicobacter pylori, e, pamiętajcie też o tym, że zioła mogą sobie z tym uporać. Poza tym zioła e, działają e, prozdrowotnie. One nie zabijają innych bakterii. One, e, po, do, po działanie w zapalne gojące uszkodzenie śluzówki, czy to wrzodowe, czy to zapalne, więc tego typu działanie byłoby lepsze. Raczej bym ostrze tego terapeutycznego działania skierował w kierunku w kierunku, jak już wspomniałem, trawienia niż stricte poprawy funkcji komórki wątrobowej. Muzyka Pytanie, które spłynęło do nas, to pytanie e, ojca, który ma problemy z, ze swoim synem, cierpiącym na bóle brzucha, e, świąt, odbytu, e, na e, owsice, generalnie na, e, na częste, nawracające zakażenia e, owsikiem. E, w szkole, a szczególnie w przedszkolu owsica bądź też inne pasożyty są bardzo częste. No dzieci mają ze sobą kontakt bliski, często chorują. To jest taka grupa najbardziej, najbardziej doświadczona przez właśnie tego typu infekcje, tego typu zakażenia. Co należy zrobić? Należy pamiętać o tym, że jak leczymy pasożyty jelitowe, szczególnie owsiki, to trzeba leczyć całą rodzinę, bo owsiki rozsiewają się przez przykład pościel. I jeżeli dziecko śpi razem z rodzicami, czy bywa czasami w ich pościeli, może tam przenieść te jaja mogą, mogą być rodzice zarażeni. I to tak bywa czasami, że o ile u dziecka objawy są bardzo widoczne, tak na przykład u mamy, czy taty tych objawów nie ma. I, albo są bardzo dyskretne i nie powodują jakichś szczególnych dolegliwości. Więc y, prasowanie pościeli, y, działanie jakby takie higieniczne, y, dbanie o czystość, dbanie o mycie rąk, dbanie o, o, o ręczniki, no żeby nie przenosić tego, tego zakażenia. Co natomiast z ziół? Znaczy, oczywiście można stosować syntetyczne leki, są do tego odpowiednie substancje, tylko że no, widzę po pacjentach, którzy się zjawiają u mnie, że oni dość z dystansem podchodzą do środków terapeutycznych, syntetycznych, zwłaszcza, że często te zakażenia się nawracają, więc, więc ile, ile razy można powtarzać podawanie tego środka. Nie lubią tego ani dzieci, ani pacjenci. Co z ziół można stosować w przypadku na owsicy? No na pewno. Można stosować czarnuszkę siewną. Ja tutaj zachęcam to, są, to Jest bardzo dobry surowiec o dobrze przebadanych własnościach. Ja najczęściej stosuję kapsułki. W naszym Centrum Zieloności Swojej Zagrzegocie stosujemy kapsułki ziołowe zawierające olej z czarnuszki siewnej ze standaryzowaną zawartością oleju ekoterycznego. Trzeba pamiętać o tym, że jakość oleju, który jest używany do, do, do takich działań prozdrowotnych, powinna być standaryzowana. Jeżeli taki olej z czarnuszki siewnej no nie wiem, stoi w jakimś sklepie na półce, no jest podejrzenie, że tego oleju eterycznego może tam być niewiele. Natomiast jeżeli to jest zakapsułkowany produkt, my taki używamy w naszym centrum, to wtedy szansa na to, że ten, ta zawartość jest, no po my standardzujemy, bo mamy bana, badania analityczne, jesteśmy w stanie określić, czy tam jest i ten olejek się utrzymuje w takim produkcie. Więc działanie około 3-4 tygodniowe kapsułek z olejkiem, z olejem z, z czarnuszki to jest jedna sprawa. Stosujemy też taki, taki produkt złożony, który, który ma w swoim składzie ekstrakty z ziela piołunu, z tejże czarnuszki, łupiny orzecha, olejków eterycznych, goździkowego, kimikowego, tymiankowego, kolendrowego, miętowego, cytrynowego. To wszystko substancje, które nie tylko działają na same owsiki, ale także mają dobre, korzystne działanie na i wszy, i, i robaki płaskie, czy płazieńce, i obleńce, czy robaki obłe, czyli i na pierwotniaki, czyli te w lambiozie, w lambiozie będzie dobry efekt. Czyli mamy tutaj jakby uderzenie w kierunku tasiemca, w kierunku blisty ludzkiej, w kierunku lambii jelitowej. Mamy też przy takim zestawie, przy połączeniu substancji roślinnych, jak Państwo wiecie, wzięło leśnictwo, to przy mieszanki ziołowe, to synergia działania. Mamy wtedy działanie poprawiające trawienie, przeciwbulowe, rozkurczowe, przeciwalergiczne. Czarnuszka siewna jest jednym z lepszych środków antyalergicznych. Zatem to można w ten sposób łączyć. Takie połączenie y, można stosować też profilaktycznie. To są naturalne produkty. Generalnie jak nie ma alergii na te produkty, a rzadko są, to można to, y, ten, te produkty ze sobą łączyć. Tak więc y, takie jest moje stanowisko w przypadku y, tego, tego pytania. thank you